Czołem, witajcie, jestem Aberka, a to dodatkowy kanał Abra Games i nasza seria Minecraft, ale świat ma tylko jeden blok. Po wczorajszym odcinku pewnie wiecie, że no jakby wpadliśmy w małe tarapaty. Jak na właśnie koniec odcinka tutaj pojawił nam się pillager z tymi weksami, takimi latającymi malutkimi pypkami i straciłem dużo itemów, ale na szczęście nie straciłem diamentowego kilofu i przy okazji mam jeszcze totem nieśmiertelności, więc teraz jakby będę bezpieczny, jeśli tylko trzeba... Tylko trzeba trzymać go w ręce, no. Więc moi drodzy, zaczynamy kolejny odcinek i dostałem wyzwania, no bo pewnie wiecie, że w tej serii też chodzi o to, żebyście wypisali komentarze i najbardziej lajkowane komentarze wygrywają pozdrowienia oraz to, że zrobię zadania z tych komentarzy, więc pozdrawiamy Rybkowiec Minecraft, który 8 godzin temu napisał zadanie: nie wywalaj wszystkich rzeczy, tylko je segreguj. No to jest najgorsze zadanie, jakie tylko mogło być, słuchajcie, no bo pewnie wiecie, że ja tutaj jak mam syf, to po prostu sobie podchodzę i po prostu sobie wyrzucam, nie? Więc nie podoba mi się to zadanie, ale możemy spróbować je zrealizować. Natomiast drugim zadaniem jest: kop, póki nie wykopiesz kolejnych diamentów. I to wydaje mi się być ciekawe, bo tak, my mamy, słuchajcie, aktualnie wykopane 2250 bloków, znaczy już 3, 4, 5, 6 i tak dalej. Mamy, słuchajcie, nowo odkryty biom dżunglowy. Tutaj też padło właśnie zadanie od Rybkowca, abym, słuchajcie, odkrył kolejny poziom, ale nie ma takiej możliwości, bo my sekundę temu odkryliśmy dżunglę, więc no niestety nie uda się. Ale kopać się do następnych diamentów, wydaje mi się, że to też może być trudne, ale można spróbować, więc... Oczywiście, ja zapraszam do oglądania do samego końca, bo mnie to bardzo pomaga, więc z góry dziękuję. Pamiętajcie też, żeby subskrybować kanał, bo codziennie o 7 rano są tutaj filmy. I piszcie także oczywiście komentarze, bo tak jak mówię, najbardziej lajkowany wygrywa. Pozdrowienia i to, że zrealizuję ten pomysł na odcinku. Oraz wpadajcie także na www.abra.ety, pierwsza linijka w opisie. Takie kozackie, słuchajcie, koszuleczki na was czekają. Nie mam jak pokazać tutaj nawet w kamerce. Tak duże są te loga. Są, słuchajcie, czarne, białe, niebieskie, zielone, czerwone koszulki. Tak samo kolorowe są bluzy. Są, słuchajcie, kubeczki. I pamiętajcie o tym, że jest darmowa dostawa od 99 zł, czyli już przy zakupie na przykład dwóch koszulek macie po prostu dostawę za zero. I teraz tak, musimy sobie, słuchajcie, z żelaza, które tutaj sobie zacząłem przetapać, na pewno zrobić klatę, słuchajcie, bo nam brakuje klaty i to tak fest nam brakuje klaty, więc teraz, słuchajcie, ją tutaj biorę, okej, cyk. I teraz tak, może nie mamy najlepszego armoru, ale jakiś tutaj mamy. Kolejną rzeczą, słuchajcie, będzie to, że zrobimy sobie oczywiście tutaj siekierkę. Ona mogłaby nam się przydać i fajnie byłoby zrobić miecz, ale to może miecz sobie zrobimy potem, bo teraz mamy, słuchajcie, zadanie, żeby właśnie dokopać się do diamentów. I będę tak długo kopać, jak, słuchajcie, nie znajdę diamentów. Znaczy, wiecie, lol, ocelot. Ej, ocelota to ja się tutaj nie spodziewałem, chociaż to jest biom dżunglowy, słuchajcie. To ocelota ja się tutaj nie spodziewałem, nie? Ej, tu są moje itemy! Co? Ej, tu są moje itemy? What? Oddawaj moje itemy, wariacie, bo ja przecież tutaj zginąłem, słuchajcie. I te delfiny wyrzuca... Aha, to ja miałem klatę. Nie wierzę. Nie wierzę, przez te weksy, słuchajcie, jak tutaj zginąłem, to zostały tutaj moje itemy. Ale w każdym razie, słuchajcie, mamy ocelota, który sobie tutaj gdzieś biega. Będzie można potem go oczywiście oswoić, ale... Ja chcę, słuchajcie, diamenty, tak, ustaliliśmy, że mają być diamenty, więc słuchajcie, diamenty będą. Tylko jestem sam ciekaw, czy my jesteśmy w stanie w ogóle wykopać je jeszcze na tym odcinku. Bo do tej pory, w całej tej serii, słuchajcie, w tych 2500 prawie blokach wykopaliśmy tylko 5 diaksów, tak, te 3 i chyba 2 kolejne, więc no nie jest to najlepszy wynik, słuchajcie, nie jest to na pewno najlepszy wynik, ale tak jak mówię, na każdym odcinku potrzebujemy dirta, potrzebujemy diaksów, żeby rozbudować sobie tutaj wyspę. Wow! LOL, mamy pandy! Ej, to jest konkret. Słuchajcie, nie no, pandy to jest akurat konkrecik. Tylko gdzie my zatrzymamy, słuchajcie, pandy? Dobra, na razie niech jedna panda sobie po prostu, słuchajcie, tutaj biega. Ewidentnie niech ona sobie tutaj po prostu biega. Ale trzeba, słuchajcie, zrobić miejsce dla ewidentnie moich tutaj pand. Serio, jakby ich tutaj będzie więcej, więc coś czuję, że trzeba będzie, słuchajcie, tutaj to rozwalić i tutaj zagospodarować miejsce dla pand. Więc potrzebujemy więcej dirta. Jak będziemy mieli więcej dirta, to zrobimy tutaj faktycznie zagrodę dla pand i wtedy wywalimy te krowy. Czy one nam się przydadzą? Przeniesiemy je gdzieś dalej. Serio, nie ma co ich tutaj zabijać ani z tych rzeczy. Przeniesiemy po prostu te krowy dalej. I po co mi ten lazury tutaj leci, jak ja nie mam nic, żadnego pożytku z niego? Tutaj jeszcze liany i trzcina nam wyrosła. To akurat mega, mega kozacko, bo trzcinę możemy sobie... dosłownie za sekundę tutaj fajnie ogarnąć. Jeszcze żelazo, no tak, żelazo to na pewno, słuchajcie, nam się przyda. Drzewo dżunglowe to tak już mniej, ale też spoko, bo akurat na te pandy może też fajnie tutaj się przydać. Więc kopmy, kopmy. I akacja, słuchajcie, akacja. To jest fajne drewno. To jest akurat naprawdę mega kozackie drewno, więc go tutaj potrzebuję jak najwięcej. Bo tak jak mówię, jeżeli, słuchajcie, mamy zrobić dla pand tutaj wybieg, to potrzebuję dietę. Dlaczego ja nie mam dirtę? Ja się pytam, dlaczego ja nie mam dirtę. Ewentualnie, że będzie można zrobić, słuchajcie, coś takiego, że z piasku, który tutaj mam. A piasek, słuchajcie, gdzieś tutaj miałem. Ty, gdzie ja miałem piasek? Aha, zginąłem pewnie z piaskiem. Miałem piasek, ale oczywiście z nim zginąłem, jak żeby inaczej. To słuchajcie, żeby po prostu zrobić tutaj piaskowe coś, żeby tutaj zrobić wysepkę z piasku. Wydaje mi się, że to będzie całkiem fajny, słuchajcie, pomysł. Więc jak będę miał tylko więcej piasku, to patrzcie, po prostu piasek poustawiam na tym koblu, czajcie.
Dokładnie, słuchajcie, na tym koblu poustawiam piasek i wydaje mi się, że to będzie całkiem sensownie wyglądać, więc na razie, słuchajcie, tak zróbmy. Tutaj też dajmy zamiast tego dirta, o, w ten sposób. Teraz tego dirta, słuchajcie, przeniesiemy sobie tutaj ładnie w boczek. Okej, czyli tutaj trzeba piasek i jeszcze raz piasek. No a my teraz, słuchajcie, kontynuujemy oczywiście naszą tutaj przygodę, jak żeby inaczej kopiemy. O nie, 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 ja już myślałem, o dobra, słuchajcie, to tylko wiedźma, już myślałem, że to jest, słuchajcie, ten jakiś kolejny szaman, czy w ogóle nie wiadomo kto, ale to tylko, słuchajcie, wiedźma, więc dobra, wypadł mi stąd, dała mi buteleczki, ale buteleczki mi się nie przydadzą, powinienem je wyrzucić, ale zgodnie z zadaniem nie powinienem go wyrzucać, bo dostałem zadanie, żeby ich nie wyrzucać, ale... Szczerze, po co tam są, słuchajcie, te butelki? Naprawdę, one mi się tutaj za bardzo nie przydadzą, więc ja raczej chyba zaraz bardzo po cichutku podejdę. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Nikt nic nie widzi. No, jesteśmy z powrotem, słuchajcie, nikt nic nie widział. Ja absolutnie nie wyrzucam żadnych rzeczy, bo dostałem przecież zadanie, żeby rzeczy nie wyrzucać, tak? Żeby je segregować, więc ja oczywiście będę je tutaj segregował, bo jak żeby inaczej. I mamy dirta, błagam, tego dirta jak najwięcej, albo pia... To nieźle, to dużo faktycznie, ale dobra, o, to jest dirt, dobra. Jeszcze tutaj jakiś śnieg nam wlatuje, słuchajcie, piasek, wow! Koń! Koń w dżungli? To ma sens? Czy to ma naprawdę sens? To nie ma żadnego sensu, ale czekajcie, tutaj całkiem ciekawa nam się sytuacja zrobiła, bo my potrzebujemy, słuchajcie, siana, ale my nie potrzebujemy, słuchajcie, siana, żeby go oswoić. My po prostu musimy troszeczkę na nim pojeździć i wtedy będą serduszka, tylko skąd ja ci wezmę siodło? Ej, akurat to jest dobre pytanie i to proszę, żebyście mi odpowiedzieli, słuchajcie, w tym momencie w komentarzach, jeżeli możecie. Skąd wziąć siodło na tym skyblocku, bo może po jakimś czasie tutaj wypada. O, mamy już, słuchajcie, mamy oswojonego tutaj konia, więc wszystko spoko, ale skąd ja ci wezmę siodło, nie? Ej, naprawdę, nie mam pojęcia, słuchajcie, skąd wziąć siodło, więc jeśli macie jakąś sugestię, to naprawdę piszcie, bo to akurat nam się tutaj przyda. Więc ja na razie, słuchajcie, nie będę tych zwierząt tutaj ani nigdzie zamykał, ani nic. Tego misia polarnego tylko bym wywalił, wiecie co, do reszty, tak mi się wydaje, wiecie co, przepchnijmy go. Dawajcie, bo akurat, no, jeżeli... Panda niech sobie biega sama, czy tam koń, no bo jest po jednym, ale słuchajcie, miś polarny, to niech on sobie pójdzie do zagrody, serio, tu jest jego miejsce, słuchajcie. Tu jest jego miejsce, więc teraz tak, panie, dzbanie, janie, niedźwiedzianie, ja ciebie tutaj wrzucam szybciutko do zagrody, okej, raz, dwa, trzy. Powinienem był to zrobić po prostu mega dawno temu, nie? Że, jak, no, krowy do krów, delfiny do delfinów, a niedźwiedzie do niedźwiedzi, nie? I patrzy, panda sobie tutaj siedzi, koń sobie siedzi, wszystko jest tutaj happy, wszystko jest szczęśliwe, ale czy wypadną nam kolejne diaksy, to... No tego już nie wiem, słuchajcie, to tego już nie wiem, bo naprawdę te diaksy, zauważcie, one w ogóle nie chcą wypadać. Złoto to jeszcze, jak cię proszę, ale żelazo i diaksy... Wow, dobra, mamy problem, bo tych pant jest jednak dużo, słuchajcie. Dobra, to wobec tego musimy przenieść ewidentnie nasze krowy. Ewidentnie, słuchajcie, krowy lądują gdzieś indziej. Więc zróbmy teraz faktycznie im tutaj płoteczki i inne tego typu, słuchajcie, rzeczy. Dobra, robimy w ten sposób. Okej, teraz raz, dwa. O nie, nie furtka. Nie furtka. Robimy w ten sposób. O, dobra, teraz cyk, 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 cyk. Teraz cyk. No nie, no znowu ja furtkę robię. Co tu się dzieje? Czekajcie, cyk, cyk. Okej, i teraz cyk, cyk, cyk. Dobra, teraz mamy, słuchajcie, płoteczki, więc przenosimy krowę. Ewidentnie krowę musimy, słuchajcie, gdzieś przenieść i zastanawiam się tylko gdzie. Ja bym je mógł walnąć równie dobrze, słuchajcie, i gdzieś tutaj, żeby tutaj po prostu zrobić przejście. Więc, jeśli mamy tutaj, słuchajcie, walnąć te krowy, to musimy zrobić im tak. Tutaj one nie wyjdą, tutaj nie wyjdą, to słuchajcie, zróbmy, patrzcie, coś takiego. O, czy one przez to przejdą? Nie mam pojęcia, ale jakby, słuchajcie, chciały przejść, to zrobimy, żeby nie przeszły. Tędy, słuchajcie, wyjść nie wyjdą, więc robimy im połączenie. Robimy, słuchajcie, coś takiego. Patrzcie, cyk, cyk, cyk. Okej, teraz słuchajcie, zrobimy sobie w ten sposób i teraz rozwalamy to. Raz, dwa. I teraz tak, przepraszam panie krowy, ja tutaj potrzebuję was proszę przyjść. Dobrze, drugą krowę też oczywiście zapraszam tutaj bardzo serdecznie. O, widzicie, one się od razu słuchają z nimi, to w ogóle nie ma żadnego problemu. Z krowami to naprawdę nie mam żadnego problemu. No, jazda mi do środka. Jazdunia do środka, okej. I cyk, i zrobione. Więc teraz trzeba będzie jeszcze tutaj oczywiście przepiąć nam krowy. Te, nie krowy, pandy. Dokładnie tak, pandy trzeba, słuchajcie, będzie tutaj przerzucić, więc na razie rozwalamy, słuchajcie, te płotki. Zrobiło nam się teraz tak troszeczkę mało przestrzeni, ale o, teraz to myślę, że wygląda całkiem fajnie, jest tak spoczko zagospodarowane. Wywalmy to, wywalmy, słuchajcie, to, mieliśmy jakieś pochodnie, o, jedną pochodnię, słuchajcie, sobie walniemy, a walniemy sobie ją tutaj, ona myślę, że całkiem spoko wygląda i tutaj właśnie będzie przejście do...
pand, dlatego że tutaj, słuchajcie, będzie piasek, tak. A my, póki co, słuchajcie, zabierzmy się za dalsze kopanie. Dobra, moi drodzy, jestem z powrotem, ja sobie tutaj robię cięcia, bo muszę dmuchać nos. Nie wiem, czy to w ogóle słychać, ale jestem chory. Tak, ja sobie tutaj robię cięcia, żeby po prostu wydmuchać nos, więc możecie docenić oczywiście łapeczką w górę, jeżeli chcecie, że nie, że muszę nagrać to, znaczy muszę, nie muszę, ale właśnie chcę, bo musieć, to przecież nie trzeba, nic nie trzeba, nie? Ale powinno się coś robić, więc no, ja robię tutaj odcięczki, więc możecie oczywiście je docenić, potem jeszcze muszę latać na plażę i na mrozie stać, żeby je wrzucić, bo tam jest tylko zasięg, no. Ale lecimy, słuchajcie, mam nadzieję, że do tych diaksów się dokopiemy, ale coś czuję... O! Ej, miałem się dokopać do diaksów, się dokopałem do diaksów, zadanie spełnione. Jazda, naprawdę. To słuchajcie, żeby jeszcze tutaj dopiąć ostatniego, słuchajcie, zadania, to zrobię tak, że troszeczkę posegreguję tutaj te itemy. Na górze, słuchajcie, będzie sam cobblestone. Więc zrobimy sobie w ten sposób. Na dole będzie, słuchajcie, granit. Tutaj będzie, słuchajcie, andezyt z gravelem. Czekajcie, gravel tutaj. Tutaj damy to tak. I teraz tak, tutaj, słuchajcie, kolejne terakoty wjeżdżają. To też jest, słuchajcie, cobblestone, więc cobblestone wjeżdża tutaj. Dirta mamy, słuchajcie, 3 sztuki, więc dirta sobie teraz szybciutko tutaj ładnie postawię. Raz, dwa, trzy. Okej, okay, dobra, w ten sposób. Teraz dodatkowo trzeba oczywiście ogarnąć, słuchajcie, drewienko. Drewienko miałem... Ty! Ja nie miałem skrzynki z drewnem, naprawdę? O, no oczywiście, że mam skrzynkę z drewnem. To słuchajcie, tutaj będą deseczkowe rzeczy, a tutaj będą pełne drewna. Patrzcie, raz, dwa, trzy, cztery, słuchaj, o, to jest inne drewno, dobra, tutaj, słuchajcie, wjeżdża w ten sposób. Teraz tak, słuchajcie, liany i rzeczy roślinno-podobne wjeżdżają, słuchajcie, tutaj trzcinę zaraz sobie zasadzimy. Co my tutaj, słuchajcie, jeszcze mamy? Mamy tutaj ewidentnie do wrzucenia, słuchajcie, dioryt. Tutaj mamy, słuchajcie, do wrzucenia jeszcze węgiel i lazuryt, okej, wszystko, słuchajcie, nam się teraz zgadza. Więc teraz jeszcze trzeba zasadzić trzcinę, dokładnie tak, słuchajcie, musimy zasadzić sobie ładnie tutaj trzcinę. Aha, tutaj nie możemy, to słuchajcie, musimy, o, tutaj możemy, dobra, to suwaj tyłek, okej. Byczku, tutaj będzie akurat nam rosła trzcina cukrowa. Zbieramy oczywiście te rzeczy i teraz tak, słuchajcie, tutaj dorzucamy sobie złoto. Okej, i mamy ten diament. Ten diament akurat mnie cieszy. Naprawdę, słuchajcie, on mnie tutaj fajnie cieszy. I mamy, słuchajcie, orchideę. Mamy, słuchajcie, storczyka, a przynajmniej tak to chyba jest w wolnym tłumaczeniu. Mamy też, słuchajcie, kolejny kwiatek, który sobie ładnie postawimy tutaj. Mamy bardzo przydatną rzecz, którą zrobię z nią właśnie dokładnie to, co, słuchajcie, potrzeba z nią zrobić. To sobie przerobię na to, z tym też robię właśnie to, co powinniśmy zrobić i z tym też, i z tym też. Bo to są bardzo potrzebne rzeczy oczywiście. I teraz tak, panda, suwaj tyłek, bo ja tutaj muszę zadbać o moje zwierzątka, słuchajcie. Musimy wyhodować tutaj wyższą, oczywiście wyższe zboże, więc raz, dwa. Raz, dwa, okej. Okay. I teraz tak, zbieramy, słuchajcie, to, co tutaj możemy. Okej, okay, wiecie co, całą farmę zbierzmy. Mimo, że nie wszystkie są, słuchajcie, tutaj wysiane, to zbierzmy całą farmę i ją tutaj ogarnimy. Panda, suwaj tyłek, bo jak mnie zaczniesz atakować, to ja tutaj mogę trochę tego nie przeżyć. I teraz tak, słuchajcie, robimy w ten sposób, w ten sposób, w ten sposób. Dobra, cyk, cyk, cyk. To jest, słuchajcie, akurat blok ziemi, więc... Nie! To też miałem zapiać, zapiać, co? Co ja powiedziałem? Lol, no, właśnie, czekajcie, więc teraz zrobimy sobie tak, no i cyk, mamy, słuchajcie, mamy złotą motykę, rozumiecie to? Jestem bardzo ciekaw po prostu, ile ona ma użyć, czekajcie, raz, ona ma 32 użycia, no to w sumie nie tak źle, ej, naprawdę, to nie jest, słuchajcie, taki zły wynik. I teraz tak, za resztę stawiamy, słuchajcie, tutaj cyk, w ten sposób, ok? I moi drodzy, wobec tego my musimy jeszcze sprawdzić oczywiście, ile bloczków dzisiaj wykopaliśmy, więc zaraz to zrobimy, ale ja przypominam, żebyście subskrybowali kanał koniecznie z dzwoneczkiem, bo codziennie macie te filmy o godzinie 7 rano, więc jeśli podoba wam się seria, to po prostu warto być na bieżąco i wpadajcie także na www.abraety, pierwsza linka w opisie, takie kozackie bluzeczki Abra Team na was tam czekają, więc naprawdę obczajcie sobie kończę, bo są i nowe wzory, i stare, i ze mną, i z Bobo, i są kolorowe rzeczy, i są kubki, i pamiętajcie o darmowej dostawie od 99 zł, czyli już przy zakupie dwóch koszulek właśnie na przykład takiej i z innym wzorem, albo na przykład innej bluzy z kapturem, macie dostawę za 0. A teraz słuchajcie, ja wychodzę i sprawdzam, ile bloczków wykopaliśmy, bo do tej pory mieliśmy 2250. Okej, okay, myślałem, że słuchajcie, wykopaliśmy więcej tych bloków, a my nawet, słuchajcie, 200 nie wykopaliśmy. W zasadzie to, słuchajcie, około 170 powiedzmy. Więc moi drodzy, no, ja tutaj muszę jeszcze pogarnąć sobie trochę rzeczy. Musimy pandy przenieść i oswoić konika, więc piszcie w ogóle komentarze, bo przypominam, że najbardziej lajkowany komentarz wygrywa to, że pozdrawiam tą osobę i wykonuję polecenia z jej właśnie tej listy. To zróbcie, powiedzcie mi, żebym ja na przykład ogarnął pandy, żeby one miały swoje miejsce. A tymczasem ja wam bardzo dziękuję, dobrego dzieciaka, leczko i pół!